Cześć, witamy w kolejnym odcinku Stacji Ateizm. Jest niedziela 18 listopada, nadajemy na żywo ze studia w Wrocławiu. Ja nazywam się Bogumił Vandenbroek i dzisiaj będę waszym prowadzącym. Ze mną w studiu jest jak zwykle niezastąpiony Leszek Nowak. Cześć Leszku. Witam cię Bogu, witam widzów, witam słuchaczy. W stacji promujemy cztery koncepty. Pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy zlęknionych i lub dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. I jak z nami porozmawiać? Otóż możecie do nas zadzwonić. W tym momencie mamy 5 linii, na które możecie zadzwonić, w tym sensie, że 5 osób na raz może być u nas jak gdyby na holdzie, także możecie dzwonić już tak naprawdę w tym momencie, jeżeli chcecie trochę poczekać w kolejce. Numer przeczytam. 71 723 05 75. Ważna rzecz. Opłatę, którą być może będziecie musieli uiścić, jest zgodnie z taryfą waszego operatora. Jesteśmy bardzo ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Jeżeli macie jakiś argument, który miałby wykazywać podstawność waszych przekonań, lub jeżeli chcecie po prostu podzielić się swoją wiarą, lub zadać nam jakieś pytanie, poruszyć jakiś konkretny wątek na tematy zbliżone, powiązane z filozofią, sceptycyzmem, ateizmem, no to zapraszamy, jesteśmy bardzo ciekawi. I ode mnie to tyle. Co tam, Lechu? Czekamy na telefony, dzwońcie śmiało. W międzyczasie chciałbym poruszyć wątek ostatniej pizzy ateizm, która była w zeszły piątek. Powiem wam, że sukces był ogromny, gdyż przyszło chyba z 2 razy więcej ludzi niż mieliśmy rezerwację w lokalu. Bardzo się cieszymy, że przyszliście. Mnóstwo nowych twarzy, mnóstwo nowych osób. Na następny raz będziemy ewidentnie potrzebowali innego lokalu, dużo większego. I pomysł jest taki, jeżeli we Wrocławiu jesteście w stanie polecić nam jakiś taki lokal, to chociażby na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku będzie dzisiaj wrzucony post w tej sprawie i możecie tam pisać, proponujcie jakiś lokal we Wrocławiu na większą pizzę, żebyśmy się wszyscy spokojnie pomieścili, bo naprawdę było fajnie. Jak tam było wrażenie z pizzy? Super, no faktycznie przyszło bardzo dużo ludzi, pojawiło się bardzo dużo nowych twarzy, także ja tam pamiętam, jak wszedłem do lokalu, to byłem mocno zaskoczony. Aczkolwiek rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie takie organizacyjne, no to tam było za mało miejsca. Jakby nie spodziewaliśmy się też takiego odzewu. Znaczy ja się spodziewałem, ale nie wszyscy. I tutaj właśnie odnośnie tego spodziewania się, dlaczego rezerwacja była mniejsza niż większa? Na Facebooku tylko kilka osób kliknęło, że wezmą udział na pizzy i mamy do was ogromną prośbę. Jak będzie robiona kolejna pizza na Facebooku, na naszych fanpage'ach, to klikajcie, proszę, wezmę udział, bo wtedy nam bardzo to ułatwia orientację w rezerwacji w lokalu, w ilości osób i taka sytuacja, jak ostatnio mogłaby nie mieć miejsca po prostu. Nie, gdybyśmy więcej zarezerwowali zawczasu, no bo potem już cały lokal był zarezerwowany, nie byliśmy w stanie wyczarować dodatkowych miejsc. Nie? Klikajcie, wezmę udział. To bardzo nam pomoże. Z góry dzięki. Z innych spraw. Bogu, ostatnio na swój kanał Lupę Sceptyka wrzuciłeś odcinek o wywoływaniu duchów. No coś trochę bardziej złożonego niż to, bo tak naprawdę, znaczy no w swojej istocie tak. Opowiedz coś więcej. Dla tych, którzy nie wiedzą, to mam swój autorski kanał. Serdecznie zapraszam wszystkich, jeżeli jeszcze nie wiecie, że istnieje coś takiego. Nazywa się Lupa Sceptyka. I generalnie celuję raczej w krótkie formy, chociaż nie zawsze się da. Jest to w założeniu takie rozrywkowe show, które mniej idzie w kierunku filozofii, a raczej w kierunku zajmowania się analizą i inwestygacją tak naprawdę różnych twierdzeń o naturze nadprzyrodzonej, często powiązanych z domeną spirytyzmu. Więc tak, no zacząłem w sumie ten kanał od stygmatyków, czyli zanalizowałem całe zjawisko stygmatyzmu, nie? Na kartach jakby historii. Potem był Cud Słońca i Tajemnice Fatimskie, który film też cieszył się dość sporym, no dużo wyświetleń powiedzmy zarobił. Okazał się być bardzo kontrowersyjnym materiałem. No a potem faktycznie była tablica Ouija. Jeśli nie wiecie, co to jest, to jest to taka tablica, na której są litery i cyfry. Bierzecie wskaźnik, zwykle jest to kieliszek, kilka osób kładzie ten wskaźnik na tablicy, następnie palce kładą na tym wskaźniku, pytają ducha o to, by się pojawił i by poruszył wskaźnikiem, by udowodnić, że tam jest. No i potem, jeżeli wskaźnik rzeczywiście zacznie się poruszać, no to można z duchem nawiązać, powiedzmy, dialog. Mówię powiedzmy, bo oczywiście ja nie za bardzo w to wierzę. Aczkolwiek doświadczenie było bardzo ciekawe i to nie było tak, że wszystko, co się zdarzyło, było zaplanowane podczas tego eksperymentu, który przeprowadziłem w swoim mieszkaniu z małą pomocą moich znajomych, z których nie wszyscy byli sceptykami, tak by the way. No tak.
Fajna rzecz wydaje mi się, że mimo, że to jest lupa sceptyka i jak gdyby sceptycyzm kojarzy się z debankowaniem, czyli jakby przechodzeniem patrzenia, jakby zapoznaniem się z daną tematyką, spojrzenie na jakieś zjawisko nadprzyrodzone, na jakieś twierdzenie, na jakieś oparte na przykład na pseudonauce teorii spiskową na przykład i korzystanie z różnych źródeł, żeby zanalizować to wszystko, żeby wykazać, że to tak nie jest, no to nie do końca jest debankowanie. W swojej istocie raczej analiza i sceptyczne rozpoznanie, że nie posiadamy dobrych dowodów lub powodów, by po prostu w coś wierzyć. Wspominam... Kiedy bierzesz jakiś temat na tapetę, to nie, że z góry zakładasz, że nic tam nie wykryjesz, tylko chcesz to przeanalizować. Tak jest, no to znaczy... Pod lupą, tak? Jasne, no w sensie pragmatycznym to oczywiście przyznaję, że no nie wierzę już w to, podchodząc do tematu, nie? Ale staram się nie robić tego stronniczo. Wiesz, stronniczo, tak. Mhm. Starać się przyjrzeć sprawie z każdej możliwej strony. Mhm. Tak. Mamy już pierwszą dzwoniącą. Jeszcze może już, przez chwilę porozmawiamy, fajnie. ale dzwońcie. Czy coś jeszcze, Lechu, cię interesuje? Powiedz mi na przykład, wspomniałeś ostatnio na Lupie Sceptyka o błędzie ad hoc. Możliwe, że to pojęcie warto by rozszerzyć dalej. Czym jest błąd ad hoc i dlaczego jest tak ważny w twoich dochodzeniach, w tym, co tak znajdujesz? No, w najnowszym odcinku Lupy Sceptyka zatytułowanym Tablica Ouija zdemaskowana, jakoś tak, wymyśliłem sobie taką postać fikcyjną, pana Poprzeczkę, który stanowi takie przeciwieństwo mnie, tak jest przeze mnie jak gdyby odegrany i jakby on stosuje taką metodę, taki chwyt powiedzmy erystyczny, który często właśnie spotyka się od spirytystów i mediów tego świata. I ten mechanizm nazywa się też błędem logicznym ad hoc, ale ja go nazywałem w celu właśnie takiego lepszego zobrazowania, jak to działa, przynajmniej w moim umyśle czyni to jak gdyby o wiele prostsze do zrozumienia, mechanizmem nieskończenie wiele razy przesuwanej poprzeczki. Chodzi o to, żeby dodawać założenia do swoich pozycji, do swoich twierdzeń, założenia, które sprawiają, że coraz trudniejsza jest potencjalna falsyfikacja tego twierdzenia. Nie? I na przykład Michael Faraday, fizyk, który w wolnym czasie, kiedy żył, zajmował się też jakby właśnie demaskacją, inwestygacją twierdzeń nadprzyrodzonych, wymyślił bardzo prosty test. On po prostu umieścił kilka karteczek papieru na wskaźniku, nie? I przewiązał je drobną wstążką i idea była bardzo prosta. Chciał sprawdzić, czy to siła mięśni uczestników seansu popycha ten wskaźnik, czy to siła zewnętrzna. No i on stwierdził, że karteczki będą się przesuwać w różny sposób. Jeżeli ruch będzie szedł od mięśnia ludzi, nie, od tej siły, no to karteczki przesuną się, jak macie karteczkę jedna na drugą, to się przesuną tak, nie? A gdyby coś ciągnęło wskaźnik, siła zewnętrzna, no to karteczki, jeżeli wyobrazimy sobie, że to są karteczki, to by się przesuwały w ten sposób, nie? No i potem pojawili się spirytyści i powiedzieli, że ale to nie tak, no bo duchy potrzebują siły mięśni ludzi, żeby poruszać rzeczami w materialnym świecie. Niematerialne duchy nie mogą poruszać przedmiotami w materialnym świecie. Więc to niczego nie udowadnia. Nie? A nie takie było oryginalne twierdzenie. Aczkolwiek, no tak, i jakby i tych poziomów, na których można podnosić tą poprzeczkę, jest nieskończenie wiele. I na pewnym etapie już nie jesteś w stanie tego jak gdyby przeskoczyć. Do tematu może jeszcze wrócimy, ale teraz chcielibyśmy porozmawiać sobie z Moniką, która dzwoni do nas aż z Norwegii. Halo, halo? Kompletnie nie jestem teraz w temacie. A to nie szkodzi. Słyszę. Nie słyszę was, bo mnie mocno wyciszyło, a wszystko robię z innego miejsca, czyli z laptopa. Spoko. Chciałabym jakby podzielić się jedną taką sytuacją. Generalnie jestem tutaj odcięta od takich, od ludzi, którzy podobnie myślą jak ja. Za dużo też nie czytam, ze względu też na to, że tak jak czytaj Norwegia, czyli praca, dom, dzieci. A jednak w ciągu 10 lat jakby odcięcia się od innych doszłam do tych samych wniosków, które wy przedstawiacie na antenie. Mnie to tak zaszokowało, ponieważ ani nie przeczytałam tych wielkich autorów, nie zgłębiłam książek. Mam te dokładnie same wnioski, o których wy mówicie. A czy mogę dopytać, jakie wnioski? Jezu, a właśnie tego się nie skupiłam na tym. Dobra.
Jeżeli chodzi, ja patrzę na zatytułowałam to wiek rozwojowy człowieka. Ja to wzięłam akurat taki wiek emocjonalny, rozwojowy człowieka. Emocjonalny dodam. I chodzi to o to, że między, na przykład w wieku 16 lat człowiek potrzebuje autorytetu, więc ten kościół jest jakby nam bardzo potrzebny. I ja się nie różniłam od niczym, od innych ludzi, którzy podążają do kościoła. Ale gdzieś tam w wieku 20-21 lat zaczyna się negacja, ponieważ zaczyna zadawać człowiek pytania. I tak jak większość ludzi zadaje te pytania, ale nie otrzymuje odpowiedzi i jest w tradycji w tym kościele, tak niektórzy po prostu odchodzą od kościoła i zaczynają, ja to nazywam, uprawiać filozofię, a raczej dochodzić do pewnych wniosków. I odniosłam wrażenie, że ci autorytety wasze, przepraszam, jestem przeziębiona. Nie ma problemu, jasne. Kontynuują tą samą myśl, co ja sobie kontynuuję, kiedy pracuję, co nie? Że człowiek po prostu wychodzi poza sferę autorytetów, zadając po prostu pytania. Większość ateistów, z tego co zrozumiałam, po prostu w pewnym momencie zaczęło zadawać pytania i przestało odpowiadać ten otrzymywane odpowiedzi. Bo jeżeli człowiek jest odrobinę logiczny, stara się logiką posługiwać się, to odpowiedzi nie są dla niego logiczne. No, w większości religii te odpowiedzi są nacechowane emocjami. A jeżeli człowiek zaczyna pytać nielogicznie, to przestaje mieć, to te emocje przestają mieć już dla niego takie znaczenie. Myślę, zgadzam się z tobą, tylko myślę, że sprawa jest potencjalnie o wiele bardziej skomplikowana i o wiele bardziej złożona. Zgadzam się w tym sensie, że do pewnego, na pewno, rozwoju emocjonalnego, chociaż nie jestem ekspertem, dzieci nie kwestionują informacji, które do nich przychodzą, tylko traktują wszystko biorą za prawdę i w pewnym momencie pojawia się kwestionowanie jak gdyby pewnych spraw, prawda? Tak jak mówiłaś, w pewnym momencie te autorytety odpadają, dziecko zaczyna myśleć samodzielnie, przynajmniej stara się i zaczyna próbować wyciągać inne wnioski. Natomiast olbrzymią rolę odgrywa tutaj środowisko i naciski, które pojawiają się ze strony środowiska podczas rozwoju tego dziecka. To jest naprawdę, naprawdę podstawa. Nie? W sensie to nie jest tak, że dziecko, które zaczyna myśleć i choć trochę myśli logicznie, od razu dojdzie do wniosku, że te religie coś im nie halo. Nie? W sensie bardzo, bardzo ważną rolę tutaj zabiera właśnie rola wychowania, rola rodziny najczęściej i najbliższego otoczenia, w które dziecko się wychowuje, prawda? I czasem jest... Tak, masz rację. Mhm. Nie, moja religijność wynika z rodziny, która była taka średnia. Rodzina też była taka średnia. A ja musiałam wyjechać do innego państwa, żeby zacząć zadawać sobie pytania. Nie być zmuszanym do tego, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Mam sytuację, że moja koleżanka, która jest sama podobnego zdania jak ja, przynajmniej próbuję jakoś mówić, że tak, masz rację, bo ja niestety nie mogę sobie jakoś tak pozwolić na to, żeby jak słyszę to wszystko, co się tam dzieje, żebym nie reagowała emocjonalnie na to, to ona jednak jest przymuszana społecznie do swoich czynności, czyli zaprowadzają cotygodniowym dzieckiem do kościoła, któremu się wmawia później poczucie winy. Właśnie o ten wątek chciałem dopytać. Twoje wychowanie religijne wydarzyło się w Polsce, rozumiem, tak? Tak, ja jestem dopiero 10 lat w Norwegii. Z tym, że moje wychowanie było takie, że mama mnie wypuściła do kościoła i jak poszłam pod kościół, to nikt tego nie zauważył. Dopiero w wieku 16 lat było bardzo potrzebny autorytet, którego załóżmy nie znalazłam w domu. I sobie poszłam ją poszukać do kościoła. Najczęściej młodzież jednak wskazuje na to, że jest jednak ten 16 rok życia. Ja próbowałam moje dzieci ustrzec przed tym, żeby właśnie nie szukały tego autorytetu w kościele, a szukały tego autorytetu w nauce. I jak tam udało się dzieciom to odnaleźć? Na razie mam 20-latka, który jest... Ja dzieciom nie narzucam wiary czy niewiary, ja dzieciom każę myśleć. Ja nikomu nie narzucam tego, czy on ma wierzyć, czy nie. 20-latek twierdzi, że
jak miał 12 lat, to twierdził, że nie wierzy w Boga. Teraz to mówi, że to jest bardziej złożone, ale ja mu nie przeszkadzam. Mhm. Ja mu niczego nie narzucam kompletnie. 12-latka pilnuje, żeby nie chodził do na żadne... Pilnuje. No już dałam mu wybór. Ale na początku jedynie pilnowałam, żeby zbyt często nie spotykał się w żadnych takich zgromadzeniach kościelnych, żeby sam sobie mógł jakoś własne zdanie wyrobić. Teraz zdarza mu się iść, ale tylko dlatego, że tam są inni koledzy, a nie mogę z społecznego aspektu tutaj jakby nie pozwolić, ze względu na to, że on musi się czuć... Częścią jakiejś grupy. On się musi czuć bezpiecznie w tym społeczeństwie, tak, którym jest. On się tu wychowuje. Więc ja muszę tutaj lawirować między agnostycyzmem moim. Ja zakładam, że jestem agnostykiem, chociaż nie mogę nie rozumieć też dokładnie, bo ja nie czytam książek. Ja tylko wszystko biorę na logikę bardzo. A tym, że dziecko musi się odnaleźć w społeczeństwie. Mhm. Mimo wszystko. Jasne. I mówisz, że w Norwegii łatwiej o to odnalezienie się w społeczeństwie, jako na przykład dziecko poszukujące gdzieś tam na krawędzi, niż w Polsce? Łatwiej jest w Norwegii wychować dziecko w ten sposób? Nie ma takiego przymusu, nie ma takiej presji. Mniejsza presja społeczna, nie? Nie ma presji społecznej. Jest presja wśród Polaków, którzy na Facebooku, ja na przykład, kiedy powstała szkoła polska w moim mieście, nie posłałam dziecka do tej szkoły, wolę, żebym miała przez Skype lekcję z języka polskiego, bo tam jest coś takiego jak przygotowanie do komunii, a ja chciałam uniknąć zadawania pytań i po prostu też ostracyzmu, gdybym powiedziała mojemu dziecku, wiesz co, nie chodź, bo to jest głupie. I nie chciałam uniknąć po prostu tego ostracyzmu ze strony dzieci, dlatego nie wysłałam dziecka na religię. Dawid od czasu do czasu, syn mój, od czasu do czasu uczestniczy w obrządkach, których mu się podobają. No, akurat koledzy go ciągną gdzieś, to tam idzie. Rzekłabym, zostawiałam to społeczeństwu. Rozumiem. Staram się z nim rozmawiać i jednak pod koniec, jak przychodzi, rozmawiamy na ten temat, co tam było, jak się z tym czuł, czy to nie jest głupie, co oni robią, takie różne rzeczy. Ale ja mam jedną rzecz, bo się rozgadałam, bo to było dla nas taka świadectwo, co nie, to jest świadectwo, że jednak staram się, bardzo mocno się staram żyć logiką, jeżeli rozumiem słowo logika, co nie, logiką taką na logiczny, na koński rozum, jak to można powiedzieć. Ale jest jedna rzecz na temat Pisma Świętego. Bardzo odniosłam wrażenie, że tak, ale to nie jest, każdy ma swoją koncepcję, co nie? Ale wy tak ja znalazłam najprostszy sposób na to, żeby obalić wszystko z Pisma Świętego. Po prostu nie uznać go jako księgi. No to słuchamy z ciekawości. Jako czegoś, co jest po prostu księgą jakąkolwiek świętą, bo uznałam, że ona kilka wieków załóżmy, że Jezus żył i kilka wieków po Chrystusie, bodajże w IV wieku, ale też mogę kłamać, Konstantyn sformułował ją podobnie, sformułował ją ponownie na zasadzie takiej, potrzebuje ją do rządzenia, tą księgę, co nie? On zrobił religię chrześcijańską, jakby zrobił religią państwową. On potrzebował tej księgi do tego, żeby usankcjonować to, że jest władcą. I stąd mamy instytucyjną, kościół jest instytucyjny, czyli jest kościołem, gdzie ma biskupa, jest Rzym, jest to. To jest instytucja. Jeszcze w długi czas do Konstantyna, z tego co się orientuję, byli gnostycy, prawda? Którzy zostali przez, jeżeli ja nic nie kręcę, bo nie jestem dobrym historykiem, zostali wycięci w pień, gdzie coś takiego jak instytucjonalizm kościoła nie miał tu racji bytu, bo tu każdy był kapłanem i każdy mógł uzdrawiać i każdy mógł sprawować mszę, tak? Jeżeli ja się nie mylę, co nie? Ale ja i tak podburzam samo, jeżeli ktoś do mnie mówi Pismo Święte, to ja tak to podważam fakt istnienia tego pisma, bo tak naprawdę nie znamy
pierwotnego zapisu pisma. On został sformułowany ileś tam wieku po śmierci Chrystusa. Dlatego tak. Mi jest tak łatwo to tak. obalać. Natomiast no, jakby ja ze swojej strony powiem, że to, że ktoś zrobił państwową religię z akurat tego świętego pisma i to, że nie znamy jakby pierwotnych źródeł, no to jeszcze w żaden sposób nie wskazuje, że to pismo nie odwołuje się do prawdziwego Boga i nie jest jego jak gdyby słowem. Aczkolwiek dziękuję bardzo za to spojrzenie na sprawę. Mamy bardzo dużo dzwoniących i chcielibyśmy pójść dalej, ale bardzo Ci dziękujemy za telefon i za ciekawą perspektywę z Norwegii. Proszę. Ja tak po prostu za długo Was słucham na tej zasadzie, już jesteście od tygodnia i dlatego. A to bardzo nam miło, oczywiście. To Monika, dzwoń za tydzień. No, jak mi moja trema pozwoli, bo się stanowała. W ogóle nie słychać, naprawdę. Naprawdę jest super. To do usłyszenia, Monika. Słyszymy się może za tydzień. Do widzenia. No, cześć. Cześć. Trzymaj się. Tak, właśnie to samo chciałem dodać, że nawet jeżeli Biblia została użyta do rządzenia państwem, to jeszcze nie implikuje logicznie rzecz biorąc tego, że tutaj możemy się dopatrywać nie boskości albo tego, że oszuści napisali Biblię czy coś. No tak, no to znaczy jasne, no fajne spojrzenie na sprawę, bardzo fajne. Podoba mi się to, że mamy tutaj tą możliwość, że po prostu docierają do nas różne poglądy, różne sposoby patrzenia na świat i mimo, że zgadzamy się w takich jakby takich podstawowych aspektach, czyli na przykład nie przyjmujemy istnienia Boga za prawdę, no to powyżej jakby wszystko naokoło już jest jakby różne, już się pod tym względem bardzo między sobą różnimy. I też, że bardzo fajne jest to, że różnimy się też między sobą. Jakby jesteśmy tutaj razem. Stacja Ateizm jest fajną, wspólną inicjatywą bardzo wielu, bardzo kreatywnych ludzi, których łączy to, że z reguły są sceptyczni co do Boga. Chyba wszyscy. Aczkolwiek wszystko, co jest powyżej tego, no już jest bardzo różne. Mamy bardzo różne poglądy na ekonomię, mamy bardzo różne poglądy na kwestie jakby wolnej woli na przykład. To już wiem. Lechu się uśmiecha, bo on wie, do kogo ja mówię, że się nie zgadzamy. Kwestie moralne, bardzo silnie powiązane z wolną wolą i tak dalej. Także jest to bardzo fajne, że mimo, że jesteśmy tak różni, posiadamy punkty wspólne, ale jesteśmy bardzo różni, no to możemy się zebrać w takiej wspólnej inicjatywie i coś fajnego razem porobić. I a propos tych różnic dalszo-tematycznych niż i temat istnienia Boga, to Monika dzisiaj wspomniała o wątku, który chciałbym chociażby przy następnym jej telefonie poruszyć, że wspomniała o wieku rozwojowym człowieka, że emocjonalny rozwój, że w wieku iluś tam lat następuje negacja autorytetów, samodzielne poszukiwania i tak dalej. I tym samym chciałbym dopytać Monikę następnym razem, co uważa o osobach dorosłych, które wciąż wierzą, czy ergo, wniosek logiczny z tego, co usłyszałem, że oni nie przeszli tego emocjonalnego rozwoju. Tak. No właśnie też poniekąd jakby... Ja tak nie uważam. Jeżeli ktoś jest dorosły i wierzy, to jeszcze mi nie implikuje, że nie przeszedł emocjonalnego rozwoju do końca, tylko zupełnie inny proces miał miejsce. Tak. Zadzwoń Moniko, chociażby o tym pogadajmy jeszcze raz, nie? A tymczasem poprosimy... Co tam mamy? Mamy Gosię z Londynu, którą chyba kojarzy. Czyżby to ta Gosia? Czy już mnie słyszycie? Tak, słyszymy cześć, się. Cześć, Gosiu. Jesteś na wizji. Cześć. Witamy cię raz jeszcze. Cześć. Czy słuchasz mnie dobrze? Bo ostatnim razem, jak słuchałam audycji, kiedy dzwoniłam, to byłam zażenowana cichością głosu. Także słyszycie mnie. My cię słyszymy rewelacyjnie. Bardzo dobrze. To super. Ja dzwonię, miałam zamiar do Was zadzwonić i tak, ale zwłaszcza jak usłyszałam telefon Moniki, to się bardzo zainteresowałam, ponieważ ja też muszę przyznać, że ja się wtedy bardzo głęboko zaczęłam zastanawiać nad swoją religijnością, jak osiadłam w Anglii, już mieszkam tutaj ponad 7 lat i powiem Wam, że faktycznie jest coś takiego, że jak się odstawia taki kulturowy katolicyzm, nawet jeżeli się nie uczestniczy w obrzędach, ale jednak żyje się w tej kulturze, to chyba faktycznie się jakoś grzęźnie w tym samym sposobie myślenia. I ja faktycznie zauważyłam, że zacząłem podważać pewne prawdy wiary stopniowo, właśnie jak się odcięłam od tej katolickiej kultury. Mhm. I
I też właśnie tak w nawiązaniu do trochę do tego, co mówiła Monika, ja się tak zastanawiałam właśnie ostatnio nad tym, ponieważ wielokrotnie dyskutujecie na temat negatywnych skutków bycia w jakiejś religii. Mhm. I jest to dla mnie zupełnie właśnie oczywiste, kiedy mówimy o takim mówię, wierzeniu w tym bardzo doktrynalnym, kiedy wiadomo, że jeżeli się mówi dzieciom, że jeżeli nie zrobią czegoś tam, to pójdą do piekła, że jeżeli, nie wiem, będę używać tabletek antykoncepcyjnych, to pójdę do piekła. Jest to dla mnie jakby bardzo oczywiste, jest to jest ten efekt mówisz, negatywny. Tak, Gosiu, mówisz o negatywnych skutkach takich bardzo, bardzo widocznych, prawie dla wszystkich, tak. Wynikających z bardzo silnej wiary, takiej bardzo konserwatywnej. Tak, i to jest dla mnie oczywiste. Mhm. Aczkolwiek ja, nawet kiedy jeszcze byłam chrześcijanką, bo teraz jestem taka bardziej posługująca, ale nawet kiedy byłam chrześcijanką, to ja byłam z tej frakcji, która uważała, no, że Bóg kocha, jak Bóg kocha, to Bóg mnie wtrąca do piekła. W ogóle nigdy nie wierzyłam w piekło i nigdy absolutnie, nawet kiedy uważałam się za osobę bardzo wierzącą, nigdy absolutnie w życiu nie podjęłam żadnej decyzji ze strachu przed Bogiem albo dlatego, bo mi Bóg każe. Także ja uważałam, że religia jest dla mnie czymś, co jest zupełnie bezpieczne i absolutnie nie ma żadnych negatywnych skutków. Tak. I zaczęłam teraz nad tym bardziej rozmyślać. Mhm. I chciałam się was zapytać, czy wy widzicie, czy nawet w takiej religijności widzicie jakieś skutki, które mogą być negatywne. Powiem wam od razu, że ja mam co do siebie pewne podejrzenie, ale chciałabym najpierw wam pozwolić się rozwinąć, a potem skomentować. Okej, to ja szybko przedstawię ci teraz swoją jakby pozycję na ten temat. Moje stanowisko w tej sprawie. Masz rację, że bardzo wiele osób postępuje w życiu nie do końca tak, jakby brali na poważnie pewne prawdy swojej wiary. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że o wiele mniejszą rolę spełnia w ich życiu wiara w Boga, niż sobie wyobrażają. I takich ludzi jest bardzo, bardzo dużo, chociażby moja rodzina jest religijna i jest kulturowo chrześcijańska, natomiast utrzymuje tak ogólne wierzenia, i tak mało skonkretyzowane, w ogóle odrzuca dogmaty, że rzeczywiście w wypowiedziach mojej mamy nigdy nie ma mowy o piekle na przykład, którego w ogóle nie akceptuję, także jakby rozumiem to. Problem, jak dla mnie, pojawia się w momencie takim, w którym zdamy sobie sprawę, że nawet ci bardziej oświeceni ludzie, ci, którzy tych dogmatów tak bardzo dużo swojej religii konkretnie nie wyznają, to jednak są w danej religii, i to, że oni w niej są i zgadzają się z wieloma jej zasadami, daje schronienie dla tych części radykalnych ludzi, którzy są po jednym z tego jakby na końcu tej naszej linii. Tak samo się dzieje. To daje im uzasadnienie jakieś tam, daje to tym ludziom radykalnym jakieś uzasadnienie, że to jest w porządku, to można myśleć. No zobacz, jak dużo jest, jak jest problem z islamem, prawda? Jest bardzo dużo muzułmanów, ludzi wyznających religię muzułmańską, którzy są zupełnie normalnymi ludźmi. Problem polega na tym, że... To jest większość. Jako osoba mieszkająca w kosmopolitycznym państwie, to jest zdecydowana większość. Mogę to potwierdzić na własnym doświadczeniu. Okej. Ale oni wyznają tą samą religię, i w której są bardzo jasne zasady, które na przykład mówią o zabijaniu innowierców. I oni sami może nie mają takich zasad i nie uznają ich za aż nie interpretują tych zasad dosłownie, albo interpretują, tylko nie działają w ten sposób, bo godzą się jakoś funkcjonować w społeczeństwie, w którym taki czyn jest uznawany za zbrodnię, ale oni dają pewne schronienie ludziom, którzy wyznają tą samą religię, tylko mają pewne inne interpretacje od nich, tych słów zawartych w ich Świętym Piśmie, ale to jest cały czas ta sama religia. I tutaj mam z tym spory problem. To jest jakby moje spojrzenie na tą sprawę. Drugie... Tak, to z islamem ja bym była ostrożna, dlatego, bo akurat jeżeli chodzi o islam, to zabijanie niewiernych jest mniej więcej tak samo podobne jak morderstwa, które są w Starym Testamencie. To nie jest zupełnie akceptowane powszechnie, nawet w radykalnych odłamach. Powiedziałabym... Odważę się na stwierdzenie, że naprawdę nawet radykalny odłam islamu nie różnią się za bardzo od
radykalnego katolicyzmu. Nawet no, zabijanie nie jest tam jednak nienawidziane. Ja jednak łączę terroryzm bardziej z działalnością polityczną, nie tyle religijną. Tutaj się z tobą nie zgodzę, bo nie pamiętam dokładnie teraz statystyk, spróbuję je zaraz odnaleźć, ale w krajach typu Pakistan, Afganistan, kiedy robione są badania społeczne, czy ty jako obywatel zgadzasz się na ewentualnie gdzieś przez kogoś zabicie innowiercy z powodu twojej religii i tak dalej? Nie, że ty twoimi rękami, tylko czy akceptujesz taki stan rzeczy, że ktoś gdzieś komuś tak zrobi? To jest wiele krajów większościowo muzułmańskich, w którym odsetek zgody i przyzwolenia społecznego na to jest rzędu 80-90%. Bodajże sam Harris w swojej książce Koniec wiary listuje taką tabelkę z tym odsetkiem, jakie jest wciąż to przyzwolenie w XXI wieku. Także zgadzam się z tym, co mówi Bogu. Bardzo często w wielu różnych religiach ludzie umiarkowanie religijni są tą przykrywką w społecznej dyskusji do tego, że tamci ludzie mogą działać. I rozwijając myśl, którą zaczął Bogu, mamy na świecie na przykład religie, które istnieją od tysięcy lat i one stopniowo ewoluują. Mamy teraz na przykład umiarkowanych katolików, umiarkowanych muzułmanów. Są ludzie, którzy nie zabijają, a są religijni. Okej. I teraz zauważmy, religie przechodzą pewnego rodzaju progres, postęp na przestrzeni setek tysięcy lat. Okej, tylko dalej ten progres ma punkt wyjściowy w momencie, kiedy religie zabijały. Dalej to jest sytuacja, w której radykalny islam, radykalni dżihadziści, którzy mordują, oni nie mówią, my chcemy naszą religię uradykalnić, tylko naszą religię przywrócić do prawdziwych korzeni, takich jak Mohamed nam nakazał. Więc ten powrót z powrotem jest dla nich czymś super i ta umiarkowaność tych wszystkich umiarkowanych religijnych osób jest czymś złym. Więc kiedy jesteśmy w religii, która w tak przedstawionym świetle boryka się z tym odchodzeniem wciąż od swoich korzeni, a niektórzy do tych korzeni cały czas chcą dociągać, chociażby radykalni terroryści muzułmańscy, to jest jedna perspektywa. Teraz zupełnie druga perspektywa. Pogadajmy na przykład o świeckim humanizmie, który z tego, co kojarzę, nigdy ludzi nie zabijał. Zawsze się skupiał na tym, żebyśmy się dogadali. Jeżeli ktokolwiek powie, ja chciałbym świecki humanizm bardziej radykalnie, tak jak pierwotnie był w założeniu, to ja się o to nie martwię. Bo fundamentalne założenia świeckiego humanizmu, dajmy na to, w przeciwieństwie do wielu mainstreamowych religii, są kompletnie inne i bardziej bym się cieszył świeckim humanizmem u swoich prawdziwych korzeni niż wielu popularnych religii u swoich prawdziwych korzeni. Także zgadzam się z tym, co Bogu powiedział. I ja dodam jeszcze jedną rzecz i za chwilę, Gosiu, oddamy ci głos. Jest jeszcze jedna rzecz o wiele bliższa memu sercu niż ta przykrywka dla radykałów, chociaż to też jest problem, bo to są te same idee, tak jak Leszek bardzo fajnie moim zdaniem rozbudował temat. Drugi problem, który się pojawia często w przypadku religii, bardzo często w przypadku katolicyzmu na przykład, jest to gloryfikacja wiary. I teraz ja sobie zdaję sprawę, że każdy ma swoją definicję wiary i ty pewnie też. Aczkolwiek wydaje mi się, że taka szeroko rozumiana przez ludzi religijnych definicja wiary jest to wierzenie przyjęte bez dowodu, z głębi serca, na wskutek osobistego doświadczenia czy coś w tym rodzaju. I mam wrażenie, że z jakiegoś powodu religie wytworzyły taką percepcję wiary w społeczeństwach i w kulturach, że jest to coś wartego podziwu, że ja potrafię w coś wierzyć bez dowodu. Jest to dowód mojej wiara siły. Jako cnota. Mniejszy dowód, tym lepiej. Tak, że to jest cnota. No i to jest, jak dla mnie, to jest zupełne odwrócenie się od każdej podstawowej zasady, którą ja mam w głowie, zgodnie z którą chcę żyć. W sensie, idąc tą drogą definiowania wiary, to istnieje bardzo proste pytanie, czy jest jakakolwiek pozycja, której nie mógłbym zająć, jakiekolwiek wierzenie, którego nie mógłbym zająć, bazując na wierze. Czy na przykład używając wiary nie mógłbym wierzyć, że niewolnictwo jest spoko i szkoda, że go nie ma w dzisiejszym państwie polskim, albo czy używając wiary nie mógłbym stwierdzić, że, no nie wiem, geje są potencjalnie
gorszymi pracownikami na liniach produkcyjnych na przykład? Czy nie mógłbym użyć... ludzie, co już teraz to robią, także jest to inny potencjalnie, to tym faktycznie istnieje taka możliwość. Albo czy, no dokładnie, czyli to są, i teraz chciałbym usłyszeć bardzo twoją opinię. To są te dwie rzeczy, robienie przykrywki dla radykałów i gloryfikowanie wiary. Tak, gloryfikowanie wiary, to zdecydowanie się z tym zgadzam, że jeżeli chodzi o takie wartości, które Kościół katolicki promuje, to jest chyba jedno z najohydniejszych, jaką uważam, to jest posłuszeństwo takie maksymalne, bo to głównie prowadzi do największych tragedii na świecie. Ale to, o czym ja chciałam opowiedzieć, bo właśnie miałam ostatnio taką refleksję na temat siebie i myślę, że może są ludzie, którzy też się z tym utożsamiają, to jest coś takiego, że był taki okres w moim życiu, wydaje mi się, kiedy ja tak właśnie zaczęłam mocno wierzyć, kiedy właśnie Bóg był czymś w rodzaju takiego opiekuna, który jednak sprawiał, że no, życie było bardziej krzyczące, zwłaszcza w takich trudnych momentach. I wydaje mi się, że jeżeli się... Że ludzie, którzy mają taką silną wiarę, wiem, jakby to, nie wiem, był Karol albo ktoś, kto był kiedyś takim bardzo wierzącym chrześcijaninem, to pewnie może potwierdzić, że to jest taki stan, kiedy cały czas się czuje obecność Boga i ona jest ogromnie krzepiąca, ale wydaje mi się, że przychodzi taki okres, kiedy ta Boża obecność i ta Boża miłość zaczyna ciążyć w takim sensie, że przestaje się czuć taką odpowiedzialność za swoje własne życie. Że zawsze się wierzy w to, że jakaś decyzja, którą się podjęło, na pewno jest dobra, no bo Bóg tak chciał. Że moje życie na pewno jest takie, jakie miało być, no bo przecież mnie prowadzi Bóg i zawsze się liczy na dobre zakończenie. I w związku z tym nie weryfikuje się tak dokładnie swojego życia i nie ma się takiej motywacji do aktywności, do pokonywania pewnych przeszkód. Przynajmniej to jest to, co myślę, że ja tego doświadczyłam i w jakiś sposób tego doświadczam. Tak, poruszyłaś ogromny wątek i tak jak przed chwilą wspomnieliśmy o tym, że religie w swoim fundamentalnym wydaniu potrafią ludzi zabijać fizycznie, to religie w swoim fundamentalnym wydaniu również na przykład z dziećmi, z ich rozwojem intelektualnym robią to, że na wiele pytań, jakie dziecko zadaje, od kiedy tylko żyje, dostaje odpowiedź, bo Bóg tak chciał, bo Bóg cię sprawdza, bo Bóg to, bo Bóg tamto. Czasami rodzic uzupełnia chociażby swoje luki w wiedzy czysto encyklopedycznej, mówiąc, bo Bóg, a czasami wydarzenia, które dzieją się w życiu dziecka, na przykład wydarzyło ci się coś super, Bóg sprawdza twoją pokorę. To, co ty mówisz, w życiu dorosłym potem szef cię zwalnia, to nie martw się, bo przecież Bóg nigdy by ci nie zrobił nic złego, więc to musi być przejście do lepszej pracy z definicji, więc nie bardzo się przyglądaj tym ofertom pracy, bo ktoś jutro zadzwoni. W skrajnym przypadku, nie? Więc to, co mówisz, ten brak uważności w życiu, brak autonomicznego, samodzielnego myślenia jest bardzo ryzykowny i przekłada się na wiele spraw, jeżeli cały czas mamy poczucie, że nasze życie to nie jest nasze życie, tylko nasze życie plus, bo czuwa nad nami wszechmogący władca wszechświata. No to jest zupełnie inna perspektywa, nie? Tak, i właśnie chciałam tutaj dodać, że oprócz takich przypadów rozwoju intelektualnego, to ma ogromny wpływ też na rozwój emocjonalny. Jakieś budowanie relacji z bliskimi. Znaczy to jest coś, do czego ja w sumie zaczęłam dochodzić niedawno. Ale tak właśnie bardzo mnie to teraz, bardzo się teraz skupiłam na tym wniosku i tak właśnie pomyślałam, że być może, chociaż moja religijność mówi nie, no tak jak rozmawiałam z wami dwa tygodnie temu, to nie jest taka doktrynalna religijność, ale właśnie myślę, że to jest coś, co może mnie jakoś blokować i teraz mam takie porządne postanowienie, że chcę się tak warstwa po warstwie zakwestionować to, co zawsze uważałam, że jest prawdziwe i chcę się tak wygenerować i zobaczyć, w którym kierunku to pójdzie. Także jest to dla mnie bardzo ekscytujące doświadczenie, bo nie wiem, jakie będę mieć przyszłość w życiu, mam tak, że naprawdę nie wiem, jakie będę mieć poglądy na przykład za rok.
i to jest piękna bardzo sprawa. Ja też nie mam pojęcia, jakie będę miał poglądy za rok. Nie mam najmniejszego pojęcia, bo moje poglądy stale ewoluują. W zasadzie zmieniam swoje zdanie na różne tematy i kwestionuję swoje przekonania praktycznie dzień w dzień. Udało mi się jakiś czas temu zacząć uciekać z tak zwanej bańki informacyjnej, bo przez bardzo długi czas tkwiłem w bańce tych autorów, których czytałem, których lubiłem, wszyscy ateiści, tych kanałów na YouTube, które oglądałem, wszystkie ateistyczne i tak dalej. W pewnym momencie udało mi się z tej bańki uciec i teraz jestem na etapie eksplorowania zupełnie nowych terenów. Na pewno w tym, co mówisz, jest coś takiego wyniosłego w pozytywnym sensie, że zaczynasz kwestionować pewne rzeczy, pytać, zastanawiać się nad rzeczami. Czy to świadczy? No wiesz co, bo kiedy jesteś wierzący, to niby zadajesz sobie pytania, ale jednak masz nadzieję, że odpowiedź będzie zawsze po jakiejś tam, no w takim kierunku, który doprowadzi cię do Boga. A dla mnie jest to takie nowe doświadczenie, że w sumie no może się wydarzyć wszystko, no i co z tego? Jakby nie mam takich, nie mam oczekiwań, żeby dostać taką odpowiedź, która potwierdzi jakieś moje wierzenie, tylko tak, mówię, jest to dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Mm-hmm. Oczywiście będziemy ciekawi również za rok, gdzie będziesz wtedy, w jakim momencie, zadzwoń do stacji Zero. Dokładnie. Przynajmniej jesteśmy, najmniej później oczywiście. Jesteśmy bardzo zafascynowani tak, jak będzie przebiegał ten proces twojego kwestionowania pewnych rzeczy. Będę was informować. Dobra. Jeszcze chciałam powiedzieć Leszkowi, że nabyłam już Believing Brain i zacznę czytać, jak tylko skończę. To jest konkretna księga, tak, bardzo konkretna. Tak, nie, na razie nie dostałam. Zapomniałam, to dlaczego wierzymy w Boga, w Bogów, to tego jeszcze nie mam, ale to chyba nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będę czytać. Jeżeli chcesz od razu tak naprawdę głęboko pójść, to Believing Brain oczywiście polecam. I notabene, ostatnio na pizzy była taka sytuacja. Zwijam się z pizzy, biorę swoje rzeczy i widzę, że na stole wśród ludzi na pizzy leży Believing Brain. I zastanawiam się, czy książka Believing Brain z mojego plecaka jakoś wylądowała na tym stole, czy to jest czyjaś książka. I się okazało, że dwie osoby na pizzy, ja i nowo poznany chłopak, obydwoje mieliśmy tę samą książkę i tak samo ją polecamy ludziom. Także jak ty jeszcze teraz masz, to polecamy ją wszędzie, wszystkim naszym widzom. Believing Brain, Michael Shermer. Bardzo, bardzo głęboko naukowe wyjaśnienie. Jak dlaczego nasze mózgi mają intuicyjne poczucie osobowości, intencjonalności dookoła nas na co dzień i we wszechświecie. Co nauka mówi na ten temat? Bardzo konkretna książka. A jeszcze dokończając wątek, który się przewinął. Przy tym, jak twoja religijność ewoluuje i przy tym, jak przez rok przynajmniej, bo jeszcze temu procesowi przyglądać, zauważ w trakcie tych wszystkich przemian w swoim życiu i wstecz, i w przyszłości, że najpewniej twoja moralność będzie stała, najpewniej twoja moralność ma inne korzenie, inne fundamenty niż to, co się w tobie zmienia. Religijność w tobie najpewniej się zmieni w którymś kierunku, a może nie, a moralność jaka taka bardzo często pozostaje i to, co mnie często zastanawia, to gdy ludzie religijni zmieniają religię albo wychodzą z religii i w ogóle żyją bez religii, wciąż mają moralność, a nie tak jak religia uprzednio twierdziła, ta religia im tą moralność niby ponoć dawała. Skoro bez religii można mieć moralność, no to po co przepłacać, to tak w skrócie. A jeszcze jedną rzecz, którą chcę ci polecić, to Łukasz Wybrańczyk na kanale Śmiem Wątpić ma taki filmik, który na miniaturce ma trójkąt i są zaznaczone trzy osoby, ja, ona i on na górze w tym trójkącie. I Łukasz w tym odcinku porusza temat, który ty również dzisiaj poruszyłaś, że w tym rozwoju emocjonalnym u ciebie czy u osób wychowujących się w religii coś w relacjach z drugim człowiekiem może być na drodze, na plus, na minus. Bóg jako ten trzeci zawsze, taki trójkąt żywy. I Łukasz właśnie w takim odcinku swoim porusza temat tego trójkąta, że chciał się związać z pewną dziewczyną, ale w jej życiu bardzo ważny był Bóg. I Łukasz tam opowiada po prostu swoją personalną historię, jak to się potoczyło dalej. Bardzo ci polecam ten odcinek. Okej.
Okej, na pewno obejrzę. No i na tej nucie, że tak powiem, będziemy, tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękujemy Ci za telefon, dzwoń do nas. Daj znać, jak Believe in Brain, jestem ciekaw, jak Twoje wrażenie. Powiedz, jak tam Ci się podoba Believe in Brain i koniecznie dawaj znać, jak ewoluuje Twoje poglądy, jak ewoluują. Kiedyś odwiedzę osobiście. Dobra. I no zapraszamy do Wrocławia, oczywiście. No to słyszymy się, trzymaj się. Trzymaj się, cześć. No to na razie, cześć. Cześć, cześć. Bardzo ciekawe jest poznanie osoby, która jest jakby na początku swojej drogi. A kto wie, czy koniec będzie gdzieś w okolicach sceptycyzmu i ateizmu? Może wcale nie. Ale sam fakt, że tutaj pojawia się jakaś, że Gosia prawdopodobnie będzie nad tym pracować i dużo myśleć, jest już bardzo ciekawe. To jest ten ważny aspekt. Ona sama chce to wszystko się zastanowić, wyjechała z Polski i w końcu mogła na spokojnie zerknąć na swoje przekonania bez tej presji społecznej. W Polsce jest ogromna presja społeczna w stronę katolicyzmu oczywiście. Bardzo się cieszymy, że samodzielnie Gosiu chce spróbować. Co tam znajdziesz, daj znać. Tak, Believe in Brain jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciekawą książką, która bardzo fajnie dotyka w zasadzie neurobiologii, można by tak rzec. Tak, rodzimy się z pewnymi uwarunkowaniami, no to nie jest czysta karta, nie? Tak, tak, tak. Bardzo fajnie się tam zaczyna któryś rozdział bodajże od wspomnienia od problemu dysonansu poznawczego, efektu potwierdzenia. Autor książki sam doświadczył porwania przez UFO, a potem zrozumiał naukowo, co tam miało miejsce. Niekoniecznie UFO. Mhm. Mamy na linii chyba kolejną osobę. Jarka z Wielkopolski. Halo, halo. Tak, witam. Cześć Jarku. Jesteś na wizji z Bogumiłem i z Leszkiem. Chciałbyś porozmawiać o sceptycyzmie wśród ateistów. No, chciałem poruszyć kilka tematów, ale może na początek takie mam pytanie do kolegów, takie może trochę ciekawe, może nie. Takie bez kontekstu. Taki eksperyment myślowy, powiedzmy, że gdybyście mogli się cofnąć w przeszłość i macie tylko na to jedną szansę i teraz pomijamy tutaj aspekt techniczny i tego, w jaki sposób miałoby to wyglądać. Chodzi właśnie o taki eksperyment myślowy raczej. I powiedzmy, cofacie się w dowolne miejsce i dowolny okres historyczny. Macie taką możliwość. Jesteście tam biernym obserwatorem i teraz możecie niejako wszystko obiektywnie zobaczyć, jakieś dane wydarzenie. I teraz pytanie jest takie, co chcielibyście znaleźć lub co podejrzeć w tym oknie przeszłości? Jakie byłoby to wydarzenie? Jakie wydarzenie by was szczególnie interesowało? Coś, co ma dzisiaj takie znaczenie fundamentalne, do czego jest wątpliwość, co by rozwiało pewne sceptyczne bardzo wątpliwości. Krótko. Ja mam swój wybór, taka ale podróż ujawniłaby, jaka jest prawda, jakie to było wydarzenie. Jakby sprawa jest zbyt złożona, żeby prosto na nią odpowiedzieć i nie jestem w stanie, czy chciałbym być w grobowcu Jezusa, ale ja strasznie chciałbym trafić do starożytnej Grecji, posiedzieć trochę z filozofami tamtej ery. To by było coś. Chciałbym być przy Platonie, kiedy tworzył swoje filozofie. Mhm. I kiedy wymyślał światy idei. To by było coś naprawdę. Czyli niekoniecznie grobowiec Jezusa mówisz. Niekoniecznie. W sensie to jest tak złożone pytanie, które wymagałoby ode mnie, gdybym naprawdę chciał poważnie na nie odpowiedzieć, to myślę, że musiałbym spędzić bardzo dużo czasu analizując bardzo dużo rzeczy. Także poza tym mnie fascynuje ta starożytna Grecja jako państwo, jako ich budownictwo, to jak na jak wysokim poziomie byli właśnie w takiej myśli, zarówno technicznej, jak i właśnie takiej filozoficznej. Mhm. To musiał być bardzo ciekawy czas. Lechu, jaki jest twój typ? A ja od kilku lat mam niezmienną odpowiedź na akurat takie pytanie. Bardzo chciałbym móc zobaczyć i usłyszeć na własne oczy dzień, w którym pierwszy alpinista wszedł na górę Olimp, co do której wcześniej wielu ludzi wierzyło, że tam są bogowie, bo ta góra po prostu była niezdobyta i można było snuć baśnie na ten temat. Pierwszy alpinista wszedł na tą górę, zobaczył, że tam bogów nie ma, zszedł na dół do wioski. Chciałbym być w tej wiosce, chciałbym zobaczyć reakcję ludzi, jak ten alpinista mówi, że tam bogów nie ma, co się z nim wydarzyło i jak ludzie na to zareagowali i tak dalej, bo ten mechanizm społeczny, ten mechanizm ludzki, psychologiczny, ten mechanizm, nie wiem, racjonalizacji, wypierania, te wszystkie mechanizmy na tym przykładzie pokazałyby nam właśnie wzorcowo, co wciąż w XXI wieku ma miejsce. To, co Gosia powiedziała,
szef cię zwalnia z pracy, a na przykład mamy racjonalizację, jeżeli wierzymy w dobrego Boga, który się nami opiekuje, że to jest tylko i wyłącznie dobry znak, że za chwilę Bóg mi zmierza do lepszej pracy. I bardzo chciałbym zobaczyć, co się wtedy pod tą górą Olimp wydarzyło i ten mechanizm by się przydał nam do jeszcze lepszego zrozumienia religijności w XXI wieku, gdzie bardzo dużo jest dowodów, efektów i argumentów za tym, że niekoniecznie ten Bóg działa w naszym życiu, nie? A wielu ludzi potrafi to sobie tak przełożyć na swoje, że przecież to Bóg był jednak. A ja myślę właśnie, że jako ateiści bardziej chcielibyście być przy wydarzeniu, przy ukrzyżowaniu Chrystusa i całym jego tam życiu. Mnie fascynuje mechanizm psychologiczny samej religijności, a Jezus jest tylko jednym z religii, jednym z wymiarów. To nie jest cały ten mechanizm. Nawet gdyby Jezusa nie było, byłyby religie na świecie, nie? To jest nie tak, ale jednak to jest taka sprawa, która jest fundamentalna i są spory. Dobrze byłoby zobaczyć, że faktycznie... No dobrze by było zobaczyć, ale czy by to cokolwiek zmieniło? Jakbyś przekonał potem świat, że podróżowałeś w czasie i byłeś przy śmierci Jezusa i widziałeś, że on nie zmartwychwstał. I tak by ci nikt nie uwierzył. A potem byś miał rozmowę z hinduistami na temat tego, no ale nasza religia jest prawdziwa. Yep. Jarku, jaki jeszcze temat chciałbyś poruszyć? Bo ten był fajny. Chciałbym sprawdzić takie coś. Ja rozumiem, że ateista jest sceptykiem. Sceptykiem co do niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale ogólnie jest... Znamy takich wielu, ale niekoniecznie. Przepraszam? Ale rozumiem, że można podchodzić do zjawisk nadprzyrodzonych. Sceptycznie to jest sprawa jakby, no może pewnie oczywista, ale mam takie pytanie, dlaczego tak z góry i z automatu może nie wiem, jak jest wasz pogląd, ale słyszę często i czytam różne stanowiska, bycie sceptycznym wobec teorii spiskowych, ale politycznych teorii i ośmieszanie ich, gdzie no, mamy duże wątpliwości w niektórych sprawach. Dlaczego? Podam przykład. Chodzi o na przykład zabójstwo Johna Kennedy'ego. Czy uważacie, że zabił go Oswald? Czy to jest takie już stwierdzone, oficjalna wersja jest prawdziwa? Bo według mnie są duże wątpliwości tutaj. Tej historii w ogóle nie zgłębiałem, także się nie wypowiem. Okej. Sceptyk to nie jest ktoś, kto idzie i debankuje rzeczy, wykazuje, że rzeczy są nieprawdziwe. Sceptyk jest pewną postawą filozoficzną, a nawet po prostu filozofią całego twojego życia. Będąc sceptykiem, starasz się działać z założeniem, że nie przyjmujesz za prawdę twierdzeń, dopóki nie pojawią się dobre powody, by móc uważać, że są one prawdopodobnie prawdziwe. Adekwatne do twierdzenia. Tak jest. Więc to jest ta pozycja, z której wychodzisz. Oczywiście sceptyk, największym sceptykiem powinien być względem siebie i powinien, to trzeba robić, zapoznawać się z pułapkami myślenia, błędami logicznymi i bardzo wieloma mechanizmami psychologicznymi, które dotykają wszystkich z nas i które sprawiają, że bycie ultimatycznym sceptykiem w zasadzie nie jest możliwe. Jeśli chodzi o teorie spiskowe, to nauka dość dużo wie na temat tego, w jaki sposób się pojawiają i na jakich mechanizmach są zasadzone. Nie wszystko i oczywiście każda teoria spiskowa jest trochę różna. Można pewne punkty wspólne znaleźć w każdym spisku. Akurat jeśli chodzi o spisek w sprawie zabójstwa Johna Kennedy'ego, jeszcze nie sprawdziłem sprawy, dlatego mimo że większość świata powiedziałaby, że oczywiście, że Kennedy'ego zastrzelił Oswald, to ja jako sceptyk, który nie zgłębił tematu, mówię, że na razie nie wiem. I to jest... cieszy mnie taka postawa, bo chodzi o to, że mówię o faktach, bo często spotykam się na grupie tutaj dyskusyjnej Stacja Tejs. Jest takie podejście no, z góry, a priori jest założenie, nie dyskutujemy o faktach, tylko raczej jest postawiona teza, bo tak jest oficjalna wersja i ktoś, kto nie czytał, nie zna, czy nie interesował, tak mówicie, wasza postawa jest uczciwa, bo mówicie, że nie wiecie, no bo nie interesowaliście się tym, ale tutaj często spotykam od razu takie opinie. Także kiedy spytałeś o przykład, na przykład, którego ja nie zgłębiałem, chciałbym się odnieść do innego przykładu. W wyżej wymienionej książce Michaela Shermera, Believe in Brain, jest podany przykład teorii spiskowej dotyczącej World Trade Center 9 listopada, ataku terrorystycznego. I teraz w tej książce po pierwsze Michael Shermer przybliża teorię spiskową na ten temat, a potem kontrargumenty. Kontrargumenty są wystosowane przez jednego chyba z szefów czołowej amerykańskiej
firmy, która zajmuje się tym całym pogorzeliskiem, jak te budynki, rozwalaniem budynków, sprzątaniem po nich, kontrolowane eksplozje i tak dalej. Jedna z czołowych firm w Ameryce, która to robi zawodowo od lat. I ten pan z tej firmy przedstawił w punktach, chyba w 9 punktach, odniósł się do 9 czołowych argumentów teorii spiskowej, dlaczego World Trade Center było ustawką i rząd to wiedział i Bush to wszystko zorganizował i tak dalej. I teraz mnie absolutnie przekonuje ta kontrargumentacja ze strony tego pana z tej firmy. Jestem przekonany po lekturze tego typu obydwu stron dyskusji, że World Trade Center nie było teorią spiskową przygotowaną przez rząd USA, tylko że był to atak terrorystyczny, zginęli niewinni ludzie i tak dalej. No właśnie to jest bardzo dobry przykład, co dałeś, bo bym chciał te kontrargumenty zobaczyć, bo ja uważam jednak, że oficjalna wersja nie do końca, przynajmniej w większości, nie mówi nam tak jak było. Chciałbym zobaczyć te argumenty, ja nie jestem anglojęzyczny, więc... Niestety tej książki nie przetłumaczyli jeszcze. Aczkolwiek powiem jedną rzecz. Jest coś takiego, na przykład, kiedy zajmujemy się pewnym źródłem internetowym, idziemy do jakiegoś źródła i próbujemy ocenić jego wartość. I jeżeli nie możemy tego wywnioskować z prostych przesłanek, to wtedy patrzymy na jego język. Czyli jakim językiem posługuje się na przykład dana strona internetowa, jakim językiem do nas mówi. Jeżeli widzimy, że są tezy, jeżeli widzimy, że działają tam ludzie z odgórnie założonymi tezami, to już jest jakiś problem. Jeżeli dostrzegamy pewne takie znane znaki wskazujące na to, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze źródłem mocno ideologicznie, mocno ideologicznym, które jest mało obiektywne, to możemy to zwykle rozpoznać. Podobnie jest z charakterystyką teorii spiskowych. One mają wyróżnione przez konkretnego pana, którego teraz pewnie imienia nie znajdę, ale nawet polska Wikipedia ma całkiem fajne informacje na temat tego, jak tworzą się i jakie są psychologiczne podstawy tworzenia się teorii spiskowych, więc polecam spojrzeć na różne teorie spiskowe pod względem właśnie wyszukiwania danych pewnych elementów, które są wspólne przy niemalże każdej teorii spiskowej. Ja rozumiem, to jest jakiś argument, ale cały czas jakby nie rozmawiamy o pewnych faktach, bo ja wolę rozmawiać o faktach, które są jakby, wiadomo, i rozumiem, że źródła są różne, czasem się wchodzi na miny, są nie do końca informacje też prawdziwe. Ciężko to też sprawdzić, bo nie, jak ktoś nie jest fachowcem, też nie może tego jakby ocenić, ale jakbym wolał rozmawiać o faktach, bo cała ta psychologiczna, ideologiczna jako podstawa, jak tworzą się teorie spiskowe, to jest inna sprawa jakby. To jest ten problem właśnie. Ludzie jak rozmawiają, no to rozmawiają jednak nie znając faktów. A jak się im przedstawia, to, no to jest zarzut, że skąd wiem, że to jest prawdziwe, skąd wiem, że tak było, coś w tym stylu na przykład. Okej, no mówię, nie znam akurat przypadku Oswalda ale i Kennedy'ego, natomiast mówię, po prostu zwracajmy zawsze uwagę, w jaki sposób dana teoria funkcjonuje, jakie ma punkty charakterystyczne, jakie są jej centralne twierdzenia. Być może, jeżeli nie wiem, może widziałeś kiedyś kanał, który się nazywa Lupa Sceptyka, mój autorski kanał, na pewno teoria spiskowa zawiązana wokół morderstwa John'ego Kennedy'ego jest jednym z tematów, które na pewno będą poruszone i na pewno pojawi się analiza tej teorii spiskowej. A planujesz może World Trade Center również? Planuję każdą po kolei. Więc kto wie, być może przy okazji inwestygacji i gdzieś czytania materiałów dojdę do wniosku, że może coś w tym jest. Także nie wiadomo. Natomiast, ale tak, sprawą WCC jakby się nie interesowuje się tak bardziej, tylko tak pobieżnie. No niestety nie. Oswaldem ja kompletnie nie. Także czy chciałbyś jeszcze poruszyć jakiś wątek? No właśnie tak mówicie o tych sprawdzalności źródeł. No ja mam wątpliwości właśnie, bo jak z jednej strony mamy do czynienia, choćby dać ten przykład tutaj tego WCC, mam do czynienia z grupą architektów, inżynierów, którzy mówią o tym, w jaki sposób, że to nie mogło się w ten sposób walić, przedstawiając swoje argumenty, a z drugiej strony mamy drugą grupę naukowców i teraz tu jest duża grupa i tu jest duża grupa, jak to rozróżnić, jak to zweryfikować. Ciężko jest jakby, nie byłem specjalistą, nie mogę tego ocenić w ten sposób. Na pewno, nie znam się na tym. Na pewno problemem... zaufać specjaliście. Czy znasz kanał na YouTube, który nazywa się Syfan? Jeszcze raz? Czy kanał na YouTube, czy kojarzysz, który nazywa się Syfan? Nie. Koniecznie sobie wyszukaj. Wpisz sobie najlepiej w wyszukiwarkę na YouTube krótki film o prawdzie i fałszu.
Jest to 1,5-godzinny materiał, który zawiera dokładne wyjaśnienie wszystkich pułapek myślenia, błędów dyskusyjnych, ogólnie całego tego tematu bardzo, bardzo dogłębnie, na prostych przykładach, w bardzo fajny, przystępny sposób. Jest to tam również zaprezentowane. Na pewno zdecydowanej większości pułapek myślowych. Tak, no wiadomo, że nie wszystkich, bo to jakby się nie da. Między innymi, dam ci taki teaser powiedzmy, właśnie mówi tam o tym, w jaki sposób dochodzić do dobrych źródeł informacji i w jaki sposób umiejętnie odsiewać te, które wiarygodnymi źródłami informacji najprawdopodobniej nie są. Faktycznie, jeżeli nie czytasz po angielsku, bo nie czytasz, z tego co rozumiem. Nie czytam, nie znam angielskiego. No to jest rzeczywiście jest kiepsko, bo no, zdecydowana większość informacji jest w języku angielskim, aczkolwiek... Coraz więcej inicjatyw w Polsce przybliża takie rzeczy po polsku. Wokół Marszu dla Nauki w zeszłym roku na Facebooku odezwały się takie inicjatywy jak Mała Psychologia, jak A Dowodzik Jest. U Łukasza na Śmie Wątpić była dziewczyna Herzyk, która ilustruje błędy myślowe i wrzuca na Facebooka. Coraz więcej mamy takich spraw. Film Sajfana jest bardzo fajnym przybliżeniem po polsku. Wielu, wielu błędów myślowych, błędów logicznych. Czym jest metoda naukowa, dlaczego jest tak rewelacyjna w swojej istocie. Także coraz więcej po polsku jest, trzeba przyznać. No na pewno, aczkolwiek no, takie materiały, na przykład w tym filmie pada przykład, artykuł o wielkim wybuchu. W Polsce, na polskiej Wikipedii, w przeciągu kilku lat bodajże, edytowany był około 6 razy. Mhm. Nie pamiętam dokładnie okresu, to muszę sobie przypomnieć. W każdym razie przebitka była olbrzymia, bo w tym czasie w Wikipedii angielskiej były edytowane 200 ileś razy. Nie? Tak, tak. Gdzie w przypadku polskiej edycji Wikipedii było bardzo dużo zmian czysto kosmetycznych. Także da się dotrzeć do dobrych źródeł. Możesz na przykład zastosować taki trik w przeglądarce, żeby dodawać taki napis, wpisujesz sobie interesującą cię frazę w wyszukiwarkę i dodajesz na przykład potem wzór site-edu.pl. To ci zawęzi wyszukiwanie do stron, takich jakby nie uniwersyteckich, ale do całych, jak gdyby nie trafisz w ten sposób, nie trafisz na artykuł taki pochodzący z dowolnej gazety. To ci trochę zawęzi i da ci to trochę lepsze wyniki. Google trochę lepiej przefiltruje dla ciebie propozycje. Na przykład. Dobrze. Dzięki. Tak, bo faktycznie jest problem źródeł w internecie, bo jest masa wiedzy w internecie, ale jest też bardzo dużo fałszywych rzeczy w sieci. Także jest to problem, ale gwarantuję ci, że teorie spiskowe są opracowywane przez najlepszych psychologów na świecie i jest na pewno mnóstwo artykułów na ten temat pochodzących z uczelni, z uniwersytetów, bo temat jest chodliwy. I mogę ci obiecać, że niebawem zajmę się problematyką teorii spiskowych na swoim kanale. I w świetle polecenia... No, jeśli chodzi o WTC, to ja ci polecam, bo jest jedyny polski autor, to jest były kontroler ruchu lotniczego, Sławomir Kozak. Ja też się opieram na jego książkach. Kilka książek wydał, jest tam dobrze udokumentowane w miarę i są linki. No nie wszystkie linki też istnieją, niektóre znikają, to jest też problem. Mhm. Polecam ci Sławomir Kozak. To jest, oczywiście zanotowane. To jest jedyny w Polsce. Zanotowane. Zerknę jego argumenty z ciekawością i przyłożę do tego, co do tej pory usłyszałem. W świetle polecania ci polskich źródeł w tego typu tematyce wszedłem właśnie na stronę www.marszdlanauki.pl i na samym dole można zobaczyć organizatorów i patronów tego wydarzenia. I tu możesz zobaczyć takie twory społeczne jak Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, Mała Psychologia, To Tylko Teoria, Uniwersytet Wrocławski, Crazy Nauka, czy chociażby Klub Sceptyków Polskich, Mitologia Współczesna, Nauka o Klimacie. Bardzo, bardzo cieszy mnie fakt, że coraz więcej Polaków działa po polsku, no bo nie wszyscy z angielskim mamy styczność na co dzień, a tematy są uniwersalne ogólnoświatowo. Nie? I nim się pożegnamy, mam dla ciebie prawdziwą bombę i link na pewno umieścimy w opisie tego materiału, jutro po publikacji odcinka. Znalazłem artykuł wydany przez UMK w Toruniu. UMK to jest, z tego co się orientuje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, przez pana nazywającego się Janusz Guzowski.
i artykuł nazywa się Psychologiczne źródła teorii spiskowych. Jest to dokument zawierający 14 stron, który ma również bardzo szeroko opisaną bibliografię. Patrzę, czy jest tutaj coś polskiego. Jest. W bibliografii są dalsze źródła, do których byś mógł się ewentualnie odnieść. Także wygląda na to, że znalazłem całkiem fajną sprawę, która może zawierać bardzo wartościowe informacje na ten temat. Okej. Okay. Fajnie było, żeby kiedyś może zaprosiliście kogoś, kto by jakąś polemikę zrobił, to byłoby też ciekawie, taką tutaj na antenie właśnie. Myślę, że polemikę z naszym podejściem do sprawy możesz trafić na kanale na YouTubie Sanjaya, Król Lechi. Między innymi ten pan bardzo mocno argumentuje przeciwko temu, co wyżej wymieniony Saifan mówi. Także mnóstwo kontrargumentacji możesz... Ale bardziej poważnych ludzi wolą. To pierwszy z brzegu przykład taki znalazłem. Oczywiście pewnie istnieją też inne źródła. Więc kiedy proponuję, żeby u nas ktoś taki się pojawił z nami, to polemizował, no my staramy się, jak możemy dotrzeć z naszym komunikatem, z naszym przekazem. Także mam nadzieję, że rozumiesz, nie? Okej, okay. Chcielibyśmy przejść dalej, także bardzo dziękujemy za telefon i dzwoń następnym razem i zerknij na ten artykuł. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się, dzięki wielkie za telefon. Dzięki, na razie. Pan Sławomir Kozak mówi coś o World Trade Center. No to okej, okay. Trzeba będzie zobaczyć. Jestem bardzo ciekawy. Jak tam Bogu? Mamy jakieś telefony? Mamy. Za chwilę powinniśmy się połączyć z kolejną osobą. Dobra. Tymczasem, jeśli chodzi o pewną polemikę z naszymi poglądami, no to oczywiście zapraszamy wszystkie osoby, które mają do nas jakieś pytania lub chciałby przedstawić jakiś argument na rzecz swoich przekonań. Oczywiście zapraszamy. Jesteśmy bardzo otwarci na każdy dialog i na każdą rozmowę. Także jeżeli macie na przykład jakichś znajomych, którzy wiecie, że są głęboko wierzący lub po prostu wierzący i którzy lubią argumentować swoje pozycje, lubią zajmować się w ogóle takim działem, jakim jest apologetyka i argumentacja proteistyczna na przykład, prawda? No to zaproponujcie im zadzwonienie do nas i zaproponujcie im, że jesteśmy otwarci na polemikę. Na w zasadzie każdy temat powiązany. Jesteśmy bardzo ciekawi, co was wierzących przekonało do tego, że Bóg istnieje. Czy pochyliliście się nad tym tematem bardziej, czy po prostu rodzice wam tak powiedzieli, że Bóg istnieje i koniec, kropka. Czy może na przykład poświęciliście tematowi 10-15 lat życia. Jesteście mocno przekonani, że ten Bóg istnieje, bo A, B, C, raz, dwa, trzy. Także jesteśmy ogromnie ciekawi, co was przekonało. Nie? Każdy ma swoją historię. I jasne. Okej, okay, prosimy Arka. Halo? Arka, cześć, Gdynia. Arku. Halo, halo, słychać was? Słychać mnie, znaczy? Cześć, jesteś cześć. Na wizji. Słychać cię bardzo dobrze, jesteś na wizji z nami. Cześć, że się udało tutaj dodzwonić. Słuchajcie, ja mam takie zapytanie. Aha. Mianowicie, od dłuższego czasu można powiedzieć, że nastąpił u mnie nawrót zainteresowań kreacjonizmem oraz ewolucjonizmem w kontekście no i wzajemnych zwalczań. Argumenty, kontrargumenty, najczęściej oczywiście ograniczone do artykułów, aczkolwiek też posiadam, też z góry chciałbym tu polecić w tym momencie książkę Richarda Dawkinsa Najwspanialsze widowisko świata. Chodzi mi o to, że u nas na naszym polskim podwórku niestety nie mamy za bardzo takich materiałów. Tutaj w tym mam tutaj na myśli takie programy jak Wasz czy pana Łukasza Wybrańczyka i tym podobnym, które zajmowałyby się takimi kwestiami bardziej ścisłymi. Na przykład na pewno kojarzycie takie nazwiska wśród kreacjonistów jak Kent Hovind czy oczywiście. Kent Ham. To są osoby, które mocno, panie Arku, mocno, co to za pytanie? No postulują po prostu nieprawdziwość informacji, często uciekając się do po prostu fałszowanych albo kierowanych ignorancją jakichś pseudodowodów. Na przykład dysonanse poznawcze, efekty potwierdzenia, wszystko naraz. Który jest uważany jako jeden z takich, tak jakby to był tylko jedyny. I oczywiście to nie jest jedyny szkielet Australopiteka, który według szeroko pojmowanej teorii ewolucji poprzez dobór naturalny jest naszym najprawdopodobniej praprzodkiem. Nie wiem po prostu, czy możecie, może wy znacie jakieś kanały, które moglibyście polecić, a może mój telefon w tej chwili mógłby w ten sposób jakoś was zainteresować tą kwestią, ponieważ myślę, że jest sporo osób, które chciałyby to usłyszeć
mieć jakieś kontrargumenty, tak jak na przykład swego czasu Sajfan, który no, mocno tutaj debunkował teorię płaskiej ziemi tak. w swoim kanale. Rewelacyjne firmy Sajfana polecamy w ciemno. Słyszałem, chyba mówił o tym podczas trwania ostatniej części, że zważywszy na taki pozytywny odzew, chyba zabierze się za kolejne teorie spiskowe, także... O ile jakkolwiek jeszcze tą płaską ziemię da się bardziej obalić. Nie, inne. A, inne. Inne, aha, więc okay. Kto wie, może kreacjonizm młodej czy starej ziemi jest następny w kolejce. Natomiast Arku, mam dla ciebie bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Jest kanał, który mogę ci polecić, który zajmuje się nieco konkretniej kwestią ewolucjonizmu, w zasadzie ewolucji, również w odniesieniu do kreacjonizmu. I mogę też powiedzieć, że osoba ta dość niedługo będzie również gościem specjalnym stacji Ateizm, ale wiesz, by trochę podbudować napięcie, to powiem, kto to jest dopiero pod koniec odcinka. Ty masz życzenie, my je spełniamy. Jasne, bo u mnie chodzi o to, że właśnie to jest zajebiście, przepraszam za dość tutaj niestosowne stronnictwo, że mielibyśmy jakiś polski odpowiednik tego typu kanałów. Bardzo fajne są właśnie tego typu kanały, które na przykład debunkują, pokazując dowody archeologiczne, paleontologiczne na niemożliwość zaistnienia potopu, czyli wszystkie takie rzeczy, które wiążą się, no nie jest to kreacjonizm, ale wiąże się to z dosłownym odczytywaniem Starego i Nowego Testamentu. No bywa. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć, nie wiem, czy to można, bo najprościej byłoby mi to nazwać poszlaką, ważną poszlaką w kwestii prawdziwości religii chrześcijańskiej. Wiąże się to, że tak powiem, z naszym poczuciem moralności. Mianowicie istnieją różne tematy. Przede wszystkim w Nowym Testamencie, na przykład na podejście do niewolnictwa, druga na uprawnienie, albo że tak powiem, hierarchiczność kobiety i mężczyzny oraz kwestie wiary, a właściwie konsekwencji za jej brak. Mianowicie mnie, tutaj chciałem przedstawić swój punkt widzenia, najbardziej przekonały właśnie do niewierzenia w religię chrześcijańską następujące cytaty, które rzekomo pochodzą od Jezusa Chrystusa. Mianowicie Ewangelia Marka, rozdział 16, wersety 15-16, czyli idźcie na świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy ten i przyjmie chrzest, zostanie zbawiony, a kto go odrzuci, zostanie potępiony. Drugi natomiast werset pochodzi z rozdziału 3 Ewangelii Jana, to jest werset 36. Kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne, a kto nie, dlatego czeka gniew Boży. No dokładnie tutaj nie pamiętam, mniej więcej zapamiętałem ich treść. Każdy może to sobie sprawdzić w różnych przykładach. Moim zdaniem są to najlepsze przykłady, które pokazują, że ta religia jest wytworem ludzkiego umysłu osadzonego mentalnie w dawnych czasach, ponieważ ciężko nam przełknąć, nam, że tak powiem, ludziom współczesnym, ale też i parę wieków temu na pewno ludzie się tym interesowali. Mianowicie taką kwestię, że postępujemy słusznie przez całe życie. Mamy jakiś kompas moralny. Wiemy po prostu, że nie chcemy być traktowani w ten sposób i nie chcielibyśmy traktować drugiego człowieka. Przeżywamy tak całe życie, ale jeżeli umierając w momencie śmierci nie nawrócimy się, znaczy się obstawialiśmy przez całe życie przy tym jednym punkcie widzenia antychrześcijańskim, automatycznie i tak zostajemy przez to skazani na życie wieczne. Oczywiście Kościół tutaj oficjalnie mówi, no nikt nikogo tu nie skazuje i tak dalej, ale każdy dobrze wie, że według credo katolickiego i nie tylko, jeżeli w momencie śmierci nie odczułeś nawrócenia, zostaniesz potępiony na wieki. Niezależnie jaka to jest forma, na pewno nie jest to żadna forma wesoła. I paradoksalnie te rzeczy, czyli strach przed piekłem, mi najbardziej uświadomiły, jak ta religia jest po prostu osadzona w mentalności ludzi, gdzie możesz całe życie być podłym człowiekiem, ale jeżeli szczerze pożałujesz przed śmiercią, jesteś w znacznie lepszej sytuacji niż, no tu taki dobry przykład byłby Zbigniewa Religi, bardzo uznanego kardiochirurga w Polsce i dla całej tej tematyki. I właśnie to chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś ma tego typu wątpliwości, to niech pomyśli na to w ten sposób i z tej strony chciałem to, tak, że tak powiem, ten punkt widzenia zareklamować. Tak, dość wizualny przykład do tego, co mówisz o nawróceniu się złoczyńcy zaraz przed śmiercią, żeby trafić do nieba. Dość wizualny przykład możemy zobaczyć w innym kanale YouTube'owym grupy filmowej Darwin, gdzie Hitler staje przed sądem ostatecznym i właśnie takie coś ma miejsce.
i nagle trafia do nieba, wystarczy, że przeprosił, się nawrócił i... Tak, widziałem. To. Widziałeś, tak? Świetna tak, produkcja, no, którą pokazuje namacalnie to, o czym mówisz. To było oczywiście dość zwierciadle, ale pokazywało to właśnie meritum sprawy. No, tak. To mi się naprawdę podobało. No i to jest masakrycznie tragiczne. Powiedziałbym, że produkcja ta jest zajebista. Tak. Cytując klasykę. Tak, te wielkie konflikty religijne są chyba najniezwyklejszym sposobem na lekkie jednak zadrwienie sobie z pewnych konceptów religijnych, najsprytniejsze przedstawienie ich szerszej publice tak, że tak jakby się nikt nie zorientował. W każdym razie ja dodam swoją perspektywę, że absolutnie wszystko zależy od tego, z kim rozmawiasz, bo z religią jest niestety tak, że tą wizję Boga i wizję religii każdy ma trochę swoją. I naprawdę rozmawiałem z wieloma ludźmi wierzącymi, którzy nie zgadzali się prawie co do żadnego aspektu ich religii. Słyszałem, że piekło nie istnieje, słyszałem, że piekło jest faktycznie wieczną męką, słyszałem, że po prostu po śmierci przestajesz egzystować i to jest wystarczająca kara dla ciebie, ponieważ jesteś po prostu oddzielony od Boga. Słyszałem również opinię, że piekło wprowadza dopiero Nowy Testament, także nie tyczy się wiara w to, jak gdyby ludzi, wiara w to nie, koncept piekła nie tyczy się do końca ludzi, którzy Nowego Testamentu nie uznają. Także sprawa jest bardzo, bardzo rozległa i absolutnie zgadzam się, że masa ludzi, głównie mam tu na myśli Polaków, katolików, najczęściej, prawda? Rzeczywiście utrzymuje wierzenie, wierzy w religię, jest w religii, której konceptów nawet do końca nie zna, a jednym z tych konceptów jest właśnie idea odkupienia swoich grzechów i ostatniej tak spowiedzi, gdzie rzeczywiście wyznając swoje winy tuż przed śmiercią masz szansę trafić do nieba. Tymczasem, gdy byłeś niewierzącym człowiekiem, a całe życie spędziłeś jakby na wiodąc dość dobre życie, to i tak masz jakby większy problem niż taki mordeca, który w ostatniej chwili się nawraca. Aczkolwiek mówię, to zależy od osoby, z którą rozmawiasz. Mało tego, bardzo często jest tak, że będziesz poruszysz ten temat z daną osobą i dana osoba pozna, że będzie to w zgodzie z jej kompasem moralnym i powie, no tak, grzech niewiary w Boga jest silniejszy niż wszystkie grzechy razem wzięte, jeśli za te grzechy na łożu śmierci będziemy szczerze żałować, nie? Tak, w ogóle ja chciałem tutaj zwrócić uwagę i to też może pomóc w tego typu rozmowach, bo sam doświadczyłem tego typu rozmów. Mamy to ułatwienie, że należąc tutaj większość Polaków do tego kościoła katolickiego, który chcemy, nie chcemy, jest tym najpopularniejszym, jeżeli wszystkie tak pojedynczo rozbić odłamy chrześcijaństwa, przynajmniej u nas w Polsce. Mianowicie chodzi o oficjalną opinię kościoła. Mamy dogmaty. Ktoś może mówić, ja mam swoją opinię, ale hej, tutaj masz w dokumencie tak napisane, no to jest to prosty postulat naszej przynależności, więc twoje poglądy są okej, ale one nie zgadzają się z tym, co tu jest napisane i wtedy możesz podważać, ja okej, rozumiem twój punkt widzenia, ale ja nie uderzam w twój prywatny punkt, ale w punkt tej konkretnego Jasne. Odłamu konkretnej religii. Jasne, konkretnego odłamu konkretnej religii, tak. No właśnie, wobec o to której deklarujesz chodzi, swoją przynależność, nie? Tak, znaczy tak, bo można mieć jakiś punkt widzenia, ale jasne, każdy ma swój inny, ale ja zawsze uderzałem do tego meritum. Raz mi się na przykład zdarzyło zetknąć się z taką opinią, powiedział mi to pewna osoba, ja uważam, panie Arku, że pan dobrze postępuje czy coś, jeżeli pan będzie tak postępował, ja wierzę, że pan się dostanie do tego lepszego miejsca, nawet jeżeli pan nie wierzy. Ja mówię, jasne, ale tu jest inaczej napisane, a to nieważne, to są takie interpretacje. No, ale mimo wszystko te interpretacje nadal zobowiązują osoby, które podchodzą do tego bardziej, że tak powiem, fundamentalnie, które kierują się danym pismem, bo mamy na przykład Koran, gdzie mamy pewne wersety dość, że tak powiem, delikatnie kontrowersyjne, ale osoby mówią, ja się tym nie kieruję, to jest inna interpretacja i tak dalej, i tak dalej. Nadal jednak nie wymazuje to całkowicie tego meritum. I to chciałem właśnie poruszyć. I ostatnią rzecz, którą chciałbym jeszcze tutaj poruszyć, ale to tak, aby nie dosłownie, przedłużać. Dosłownie piorunem, bo musimy kończyć za minutę, za dwie. Jasne. Chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest moim zdaniem odpowiadanie na zarzuty, które moglibyśmy odrzucać. Bardzo dobrze swego czasu zrobił Sajfan,
biorąc wszystkie, nawet najgłupsze argumenty i obalając je, ponieważ właśnie na zasadzie falsyfikowalności możemy dojść do pewnych rzeczy i to byłoby bardzo fajne, gdyby było prowadzone w tego rodzaju kanale, jak już mówiłem, czy potrzebny nam jest polski Richard Dawkins. Ja z tego miejsca chciałem was pozdrowić wszystkich gorąco, chłopaki. Dzięki. I chciałem też pozdrowić znajomych, przede wszystkim Krystiana i Urszulę, którzy też między innymi zostali, że tak powiem, poruszeni w tą tematykę dzięki mnie. Pozdrawiamy Urszulę i Krystiana. Wszystkiego również. Dobrego wam życzę w takim razie. Dzięki wszystkiego wielkie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymaj za się. Na cześć. Hej, hej. Okej. Okay. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za telefony. To jest ten moment, w którym zamykamy linię. Nie da rady więcej. Niestety nie da rady. Powoli zbliżamy się do końca odcinka. I kilka rzeczy. Przede wszystkim chciałbym zapowiedzieć gościa specjalnego, który pojawi się na wizji Stacji Ateizm już za tydzień. A jest to, w związku z dynamicznym rozwojem stacji wciąż poszukujemy osób do współpracy. Przy czym zaznaczamy, że nikt z nas niestety nie otrzymuje wynagrodzenia. Projekt jest w całości pro bono. Natomiast jeżeli byli zainteresowani pomocą nam, to iście na adres rekrutacja@stacjamyślnikateizm.pl. Wracając do ogłoszenia gościa specjalnego. To kto to jest? No? Za tydzień na wizji będzie z nami... No dobra. Wiktoria z kanału Nie Wiem. Tak, pojawi się u nas za tydzień, także koniecznie nas oglądajcie. Tutaj przy tym stole będzie. Tak jest. Możecie nas śledzić poprzez YouTube'a, Facebooka. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, na grupę dyskusyjną. Możecie też pisać do nas na kontakt @stacjamyślnikateizm.pl. Możecie, wszystkie raczej maile są czytane. Oczywiście nie jesteśmy zawsze w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Dziękujemy bardzo przede wszystkim wytrwałym naszym widzom. Dziękujemy ekipie technicznej za jak zwykle świetną robotę. Dzięki bardzo. Dziękujemy sponsorom, czyli wam. Przypominamy, że możecie Stację Ateizm wspierać poprzez serwis Tip & Donation. Wszelkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka i również wszystkie linki, które zostały wspomniane podczas dzisiejszego materiału, również umieszczone zostaną w opisie tego filmu. Leszku, bardzo, bardzo dziękuję ci za odcinek. Dziękuję Bogu również. I do zobaczenia za tydzień. Cześć. Na razie.